celu przygotowań do skorzystania ze środków finansowych, jakie będą do dyspozycji w perspektywie budżetu unijnego 2014-2020 w naszym mieście. Mogę powiedzieć, że tych środków finansowych będzie ponad dwukrotnie więcej, aniżeli było w tej perspektywie, która właśnie 31 grudnia 2013 roku się zakończyła. Przypomnę tylko, że okres rozliczenia tej perspektywy, która się skończyła w 2013 roku, to jest 2 lata. Także my głównie w tej chwili będziemy rozliczać tą 2013 i przygotowywać się do nowej perspektywy, czyli do nowego budżetu unijnego, gdzie środków finansowych jest dwukrotnie więcej. Oprócz tych środków finansowych, proszę Państwa, które są do dyspozycji naszego regionu, czyli Pana Marszałka Regionalnego Programu Operacyjnego, są również do dyspozycji środki i programy krajowe. Do tej pory w naszym województwie już funkcjonuje strategia rozwoju naszego województwa. Już jest przez Sejmik zatwierdzona. Przygotowuje się, jest w trakcie przygotowania, z tego co wiem, trzecia już wersja Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli tego programu, którym będzie się kierowało nasze województwo w poszczególnych, konkretnych działaniach. Jak Państwo się interesujecie, a sądzę z Waszej obecności, to na pewno się interesujecie, dyskusyjne są zintegrowane inwestycje terytorialne, to jest coś nowego. Różne stowarzyszenia, nie tylko organizacje pożytku publicznego, spółki były i są dalej, to są również grupy lokalne. Czyli jeżeli mieszkańcy, na którymś tam z osiedli jakoś się zorganizują, to mogą również aplikować o środki na coś, co uznają tam za stosowne i co będzie w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego. Stąd nasze działania związane z szeregiem, być może konsultacje, jakie będą wynikać z przygotowań do tego projektu. Jest to dosyć istotne. My oczywiście służymy Państwu pomocą. Z mojej strony, moimi przedstawicielami są tutaj obecni siedzący, to jest wiceprezydent Marek Sikora, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, pan Jacek Wrzost, którzy na bieżąco są odpowiedzialni za ciągłe kontakty z zarządem województwa, czyli z marszałkiem i z naczelnikiem, który przygotowuje te projekty unijne w imieniu marszałka. Moich współpracowników o przedstawienie Państwu tych naszych propozycji, które myśmy zgłosili do Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, podyskutowanie nad nimi, wysłuchanie ewentualnie innych propozycji. Jak macie jakieś pytania natury organizacyjnej, jak to ma wyglądać, to również proszę te pytania dzisiaj zgłaszać. Postarają się moi współpracownicy odpowiedzieć na te pytania, a jeżeli nie będą potrafili dzisiaj, to z całą pewnością powiedzą to listownie Państwu. Jak to będzie wyglądało organizacyjnie? Po sali będzie krążą mikrofon? Tak, obsługujesz Maciej, ty, tak? Dobrze, to bądź czujny. Ja w tej chwili oddaję głos Panu Prezydentowi Markowi Sikorze na krótkie wystąpienie. Dzień dobry Państwu. Staram się, może nie tak krótko, tak? Bo to no, pół godziny minimum zejdzie, przedstawić Państwu możliwości, jakie stają przed miastem Grudziądz, przed okolicami naszymi, w oparciu o nową perspektywę unijną i krajową. Pan prezydent dokładnie powiedział, że w tej prezentacji przedstawimy niektóre elementy, które zgłosiliśmy już do zarządu województwa, zarówno propozycje, które są wpisane do strategii województwa, która została przyjęta 30 października ubiegłego roku przez Sejmik, jak i też do nowego RPO, które się cały czas jeszcze tworzy. Ono się będzie jeszcze tworzyć przez pół roku. RPO jest to regionalny program operacyjny naszego województwa. Jak i też odnośnie ZIT-ów, czyli tych zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Też chciałbym Państwu przedstawić możliwości, gdzie wspólnie możemy szukać nowych propozycji dla naszego miasta, bo niekoniecznie to, co nie jest nazwane w tych strategicznych dokumentach województwa, że to będzie w Grudziądzu, to nie oznacza, że to w Grudziądzu nie będzie po prostu. Mamy możliwości, ogólne zapisy dotyczące całego województwa i kto zgłosi jakiś sensowny pomysł, który będzie oddziaływał na miasto, na region, ten dostanie środki unijne.
Szanowni Państwo, zanim do tych propozycji, które my widzimy, a będziemy prosić Państwa również o to, abyście zgłaszali nam propozycje na miasto. Nie mówimy, że jesteśmy alfami, omegami, że wszystko wiemy, co jest najlepsze. Chcielibyśmy, aby też aktywnie Państwo, mieszkańcy się włączyli w pomysł, bo być może ktoś z Państwa ma taki pomysł, którego nikt jeszcze nie wymyślił, a on jest dobry, należałoby go wprowadzić w życie. Zanim o tych pomysłach, gdzie my dzisiaj widzimy możliwości finansowania, chciałbym na początku paręnaście slajdów powiedzieć o tym, gdzie się znajdujemy jako miasto, bo musimy do tego przede wszystkim dojść. Państwo wiecie, no lokalizacja Grudziądza jest znana, tak? Przede wszystkim jesteśmy w Unii Europejskiej, stąd też te możliwości unijne, czyli na Ukrainie dzisiaj nam tego zazdroszczą. Leżymy w województwie kujawsko-pomorskim, na wzdłuż autostrady A1, to jest bardzo ważne, i do Grudziądza, do Polski, jak powiedzieć S16, ponieważ te strategiczne drogi zostały w dokumentach unijnych, choćby Komisji Europejskiej z grudnia zeszłego roku, w sprawie przebiegu dróg przyszłych, takich transeuropejskich. Te drogi zostały tam wpisane. W Wielkopolsce, tak, w Lubuskim, tam gdzie mają blisko do siebie, ci, którzy przez porty coś przerzucają, jak Azjaci, inwestują w zachodnio-pomorskim, w pomorskim. Kujawsko-pomorskie ogólnie nie jest dostrzegane na mapie atrakcyjności inwestycyjnej w kraju. Jeżeli chodzi o inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w tej starej perspektywie, w tej, która mija, czyli to jest Program Operacyjny Infrastruktura Środowisko i Program Operacyjny Polski Wschodniej, proszę zobaczyć, jakie nakłady były w naszym województwie. Taka liczba mała, powiedzmy, okrąg, tak, wypełniony w stosunku do innych województw. Jeżeli chodzi o nakłady na szkolnictwo wyższe, również te nakłady w naszym województwie były jedne z niższych w kraju w ostatniej perspektywie, co również obrazuje ten tutaj wykres. No jeżeli chodzi o w ogóle wskaźniki, będzie mi łatwiej mówić, to jeżeli chodzi o ludność województwa, 10 miejsce w skali kraju, nakłady inwestycyjne 10 na 16 województw. W tym, w czym jesteśmy jedyne z lepszych, to jest po głowie trzody chlewnej, w tysiącach sztuk drugie miejsce w kraju, produkcja żywca rzeźnego w przeliczeniu na mięso 4 miejsce w kraju, zbiory zbóż 5 miejsce w kraju, tak? A choćby działalność, nakłady na działalność badawczo-rozwojową 12 miejsce w kraju. To są najświeższe dane. To jakby pokazuje, że nasze województwo ma charakter typowo rolniczy w większości w stosunku do innych województw w kraju. No i jaki jest teraz obraz statystyczny naszego miasta w stosunku do porównywalnych miast, jak i też miast naszego regionu? Liczba ludności, jesteśmy miastem średnim, to są też dane za 2010, dzisiaj już jest trochę mniej tych ludności w Grudziądzu, ale mamy tam około 97-98 tysięcy mieszkańców, trochę mniejszy jest Słupsk, trochę większa Legnica, no mniej więcej z tymi miastami możemy się porównywać. Jeżeli chodzi o liczbę ludności, bo bardzo często też się mówi, że z Grudziądza bardzo wiele osób wyjechało, czy też opuszcza, to jest tendencja ogólnopolska, no gdzie po pierwsze nas jest coraz mniej, przyrost naturalny jest bardzo znikomy, natomiast część ludzi też wyemigrowała choćby do Europy Zachodniej. W Grudziądzu na przestrzeni 10 lat, od roku 2000 do 2010, ubyło nam około 2000 ludności, ale są takie miasta, choćby jak Wałbrzych, trochę większe od Grudziądza, gdzie tej ludności było prawie 9000. Ogólnie w tych miastach porównywalnych, jak widzimy, nie jest u nas aż tak najgorzej, są miasta, gdzie tej ludności więcej było. Jeżeli chodzi o prognozę zmian ludności, również tą, którą GUS wyliczał, do roku 2030, to się prognozuje, że w roku 2030 z Grudziądza jeszcze ubędzie około 7 tysięcy mieszkańców. Na przykład we Włocławku porównywalnym z Grudziądzem prognozuje się, że jakby odpłynie ponad 18 tysięcy mieszkańców. Tak się przewiduje najbliższe lata, jeżeli chodzi o miasta w Polsce. A w Słupsku porównywalnie około 8200. Jeżeli chodzi o nasze miasto, liczbę podmiotów gospodarczych, to w porównaniu z tymi miastami porównywalnymi z nami, to
jest ona jedna z najniższych. Mamy 832 podmioty gospodarcze na 10 tysięcy mieszkańców. Jeżeli chodzi o średnie miesięczne wynagrodzenie brutto, to Grudziądz również tymi miastami, które porównujemy, ma najniższe wynagrodzenie, co pokazuje, że u nas ludzie mało zarabiają. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to są dane za listopad ubiegłego roku, ona się w tej chwili praktycznie nie zmieniła, to Grudziądz z miast na prawach powiatu, takich miast w Polsce jest 65, ma stopę bezrobocia trzecią, po Radomiu i Bytomiu, tak? Te dwa miasta nas wyprzedziło, że mamy tyle samo co Bytom, dogonił nas Włocławek ze stopą już 20%. Kiedyś oni mieli 14%, jeszcze kilka lat temu w Grudziądzu było 33%. My mamy dzisiaj 20%, oni mieli 20% i przybyło na spadło. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia w ogóle w Kujawsko-Pomorskim, bo bierzemy pod uwagę powiaty poszczególne, to najbardziej króluje powiat Kutnowski, powiat Grudziądzki Ziemski, dalej tak, Włocławski. Proszę zobaczyć, miasto, gmina miasta Grudziądz ma 20,3%, najmniej jest w Bydgoszczy, niecałe 9% bezrobocia, jeżeli mówimy o powiatach samych. Ale tak naprawdę należy sobie też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego u nas jest tak, że jest bezrobocie, a bardzo często z panem prezydentem spotykamy się z przedsiębiorcami i oni choćby, jeżeli chodzi o kadrę niewykwalifikowaną, nie mogą znaleźć pracowników do pracy. Gdzie na 100 osób podesłanych z Urzędu Pracy zatrudnienie znajdą 2-3 osoby. Pozostałe nie są zainteresowane pracą, tylko proszę o podpieczętowanie. Jakby analizując, jak się liczy wskaźnik bezrobocia, to jest jakby definicja ze strony GUS-u wyrzucona, że jest to procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Co to oznacza? Urząd Pracy co miesiąc bezwzględną liczbę bezrobotnych przesyła do GUS-u i to sobie bierze do licznika GUS, dzieli to przez liczbę osób aktywnie zawodowo, czyli bierze sobie wykaz osób od w tej chwili 17 chyba roku życia do 67 i podstawia do mianownika. I w taki sposób mamy gdzieś około 7300, do mianownika biorą te liczby osób. Ale jak się okazuje, w Grudziądzu prawie 4000 osób pracuje w jednostkach wojskowych, bądź też choćby w więziennictwie. Tam mamy prawie 700 etatów. Mamy też kilkaset osób, około 500 wojskowych zakładach uzbrojenia. Okazuje się, że osoby tam pracujące w ogóle nie są brane do wskaźnika. I po prostu nie ma tych osób. Stąd też częściowa odpowiedź na pytanie, dlaczego jest wysoka stopa bezrobocia, a ludzi do pracy czasami ich nie ma, bo to nie znaczy, że wszędzie. W Grudziądzu GUS podstawia sobie, bierze około 36% tych ludzi aktywnie zawodowo z ogółu liczby mieszkańców. Czyli tak uproszczając, jeżeli w Grudziądzu mamy 100 tysięcy mieszkańców, to GUS do tego mianownika podstawia sobie 35 tysięcy mieszkańców. Czyli około 35% ludzi aktywnie zawodowo. Średnia w Polsce, jaką GUS podstawia, to jest około 45%. Ponieważ u nas nie ma tych pracowników ADMI, tak, pracowników wojsk. I gdybyśmy podstawili tak średnią, tak jak jest w kraju, to by nam wskaźnik bezrobocia w Grudziądzu wyszedł na poziomie 16%. Udział ludności korzystającej z pomocy społecznej w wieku produkcyjnym. Proszę zwrócić uwagę, bardzo duży mamy procent osób w Grudziądzu korzystających z pomocy społecznej. To, co też wspomniałem, mamy zarobki, tak? Też ogólna bieda na takim jesteśmy miastem. 11%, w innych miastach jest to znacznie mniej. Jeżeli chodzi o łóżka w szpitalach, to mamy wskaźnik jeden z najwyższych z miast porównywalnych, ponieważ mamy prawie 91 łóżek na 10 tysięcy mieszkańców. To wynika z tego, że nasz szpital jest szpitalem regionalnym i nie obsługuje tylko nasze dwa powiaty, ale obsługuje duży region północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, prawie 350 tysięcy mieszkańców. Jeżeli chodzi o kulturę w mieście, liczba osób w Grudziądzu korzystających z teatru, tak, no to jest niecałe 28 tysięcy ogólnie odwiedzeń teatru w roku 2010. To są miasta jakby we Wrocławku, gdzie tego mamy dwa razy więcej.
Jeżeli chodzi o udzielone noclegi, mniej więcej jesteśmy w średnim krajowym, mamy około 500 odwiedzeń turystów na 1000 ludności w skali roku. I teraz, gdzie grudziądz jest widziany w dokumentach krajowych? Przede wszystkim koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. Ona dostrzega grudziądz jako ważny ośrodek. Jesteśmy wymienieni z imienia nazwiska. Nie są tu wszystkie miasta wymienione w skali kraju. I te miasta, dokumenty rządowe mówią, że odgrywają podstawową rolę w życiu gospodarczym, społecznym i administracyjnym. Dalej, jeżeli na ten dokument spojrzymy, to na mapie Polski w tych dokumentach przewija się przede wszystkim Grudziądz. Miast, jak wspomniałem wcześniej, na prawach powiatów w Polsce jest 65. Natomiast w koncepcji tej zagospodarowania przestrzennego kraju mówi się zaledwie o 30 paru miastach, czyli tylko o połowie. To co najważniejsze, Grudziądz jest dostrzeżony i o nim mówimy. I to, o czym Pan Prezydent na początku wspomniał o nowej perspektywie unijnej dla samej Polski. Jest to prawie 82,5 miliarda euro Polska otrzymuje w najbliższej perspektywie, z czego można realizować różne projekty. Jedynie w województwie mazowieckim, ponieważ ono ma wskaźnik zamożności porównywalny z Unią Europejską, dofinansowanie może być projektów do 80%. W przypadku Kujawsko-Pomorskiego i całej Polski dofinansowanie projektów do 80%, 5% kosztów kwalifikowanych. Jeżeli chodzi o nasze województwo, to do podziału mamy około 2 miliardy euro. Jest to dwukrotnie wyższa kwota niż była tej mijającej perspektywie. Potencjalne źródła finansowania, jakie możemy w Grudziądzu wykorzystywać, to przede wszystkim Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, czyli ten Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny, ale jak również Program Operacyjny Infrastruktura Środowisko, jest to program krajowy. Czyli jeżeli jakieś działanie ma zasięg krajowy, to nie finansujemy go ze środków regionalnych, wojewódzkich, tylko z krajowych. Przykład, droga, jeżeli jest krajowa przez Grudziądz, na przykład droga 55, która przebiega, to ją możemy sfinansować tylko ze środków krajowych. Dalej mamy Europejski Fundusz Społeczny, gdzie mamy te w naszym kujawsko-pomorskim RPO środki dostępne, jak i te w programie operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój. Mamy też środki w kontrakcie terytorialnym. Kontrakt terytorialny to jest takie zupełnie też nowe narzędzie na tą nową perspektywę. Dotychczas w naszym województwie realizowaliśmy inwestycje regionalne finansowane ze środków budżetu państwa, czyli centralnie. W naszym choćby mieście zbudowaliśmy w ten sposób szpital nasz regionalny, który był finansowany bezpośrednio ze środków krajowych, czy choćby w naszym województwie Opera Nowa w Bydgoszczy też ze środków krajowych. Dzisiaj to w nowej perspektywie poszczególni marszałkowie województw konsultują z prezydentami miast, co by chcieli w kontraktach tych regionalnych, czyli zadania oddziałujące na region i na kraj, i negocjują z panią wicepremier Pieńkowską w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i będzie taka umowa zawarta pomiędzy marszałkiem a ministerstwem i środki będą pochodziły z tych programów krajowych. Oczywiście są jeszcze inicjatywy Komisji Europejskiej, jak Jessica czy też Jeremy. Jeżeli jakieś miasto, jakieś stowarzyszenie robi ponadlokalny, już europejski projekt, na przykład w porozumieniu z innymi miastami w Europie, w Unii Europejskiej. No i podstawowe dokumenty, które już wspomnieliśmy. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego przyjęta przez Sejmik. Założenia do polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego. Regionalny program operacyjny. Bardzo ważny dokument. On się dopiero tworzy. Mam już drugą wersję. W tej chwili jest w Urzędzie Marszałkowskim przygotowana wersja trzecia. Musi być skończony do 10 kwietnia. I wtedy nasze województwo będzie go negocjować z Komisją Europejską. Poznamy jego tak naprawdę szczegóły dopiero w lipcu tego roku i wtedy będzie można mówić już konkretnie o poszczególnych przedsięwzięciach, o poszczególnych projektach inwestycyjnych. No i kontrakt terytorialny, o którym wcześniej wspominałem. I Szanowni Państwo,
Jeszcze chyba o CIT-ie samym. Parę slajdów i wtedy już przechodzę do konkretnych propozycji, które my widzimy, które można było w oparciu o te dokumenty, o te środki zrealizować. Co to jest CIT? Jak pan prezydent wspomniał, CIT to jest takie nowe narzędzie unijne, które mówi tak, możecie sobie wydawać środki unijne, niekoniecznie na dany obszar ograniczony granicami administracyjnymi danej gminy. Kiedyś mogliśmy tylko robić takie projekty, które oddziałują tylko na nasze miasto, chyba że się kilka gmin dogadało, tak? A dzisiaj mówią tak, dane miasto nie oddziałuje tylko na same granice administracyjne, ale na otoczenie. No, choćby Grudziądz oddziałuje na gminę Dragacz, która jest w innym powiecie zupełnie, w powiecie świeckim. Ale wspólnie z gminą Dragacz, z gminą Grudziądz, rok późno, możemy coś zrobić, ale co nas wspólnie łączy. Stąd też w naszym województwie, oprócz tej Bydgoszczy Torunia, czyli tej metropolitalnej ZIT-ie, wyodrębniono trzy pozostałe ZIT-y. Jest to Włocławek, Inowrocław i Grudziądz. I my od paru nastu tygodni spotykamy się z okolicznymi samorządowcami, próbujemy wspólnie coś stworzyć, aby zaproponować panu marszałkowi, co chcemy robić, a on nam na taki cel takiego ZIT-u może przeznaczyć, szacujemy, że to będzie kwota około 120 milionów złotych. I to, co wspomniałem, na co Grudziądz oddziałuje, to jeszcze się tworzy, czyli tak zwana delimitacja obszaru funkcjonalnego. Może to być albo gmina Grudziądz i Dragacz, może to być gmina Dragacz i cały powiat ziemski, znaczy część powiatu ziemskiego, może to być tylko powiat grodzki i ziemski, a możemy sobie wyobrazić tu na kartę 3, że będzie to taki obszar, ponieważ również niektórzy twierdzą, oddziałujemy na gminę Warubie i Nowe. My w tej chwili zbieramy dane z urzędów skarbowych, z edukacji, z szpitala, tak? Ile choćby pacjentów z tych gmin do Grudziądza się leczy, tak? Czy podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie jednej gminy mają siedziby w drugich i tak dalej, bo musimy to wykazać. I wspominam, jakby przeszliśmy te wszystkie podstawowe dokumenty i wytyczne Unii Europejskiej. Teraz, Szanowni Państwo, postaram się w kolejnych kilku, no 10 niestety slajdach, nie będzie kilkanaście, nawet około 40, pokazać propozycje, jakie możemy zrealizować w oparciu o te środki. Bardzo proszę się temu przyglądać, być może podpowiadać, żebyście Państwo uważali, że nie tak, a tak coś zrobić. Albo macie jakiś zupełnie inny pomysł. A my postaramy się odpowiedzieć Państwu, czy to się da zrobić, czy nie, bo na przykład dzisiaj z góry wiemy, że na przykład akwaparki czy sale sportowe nie wchodzą w ogóle w nową perspektywę. Takie rzeczy nie można realizować. Tak po prostu Ministerstwo Infrastruktury Rozwoju wydało wytyczne i Komisja Europejska jakby nie zatwierdza tego typu pomysłów. Więc przede wszystkim to, co udało nam się wynegocjować z Urzędem Marszałkowskim, to do Strategii Rozwoju Województwa dopisać dwa właściwe zdania. Pierwsze to budowa obwodnicy Grudziądza w przebiegu drogi krajowej nr 16 oraz obwodnicy Łasina, jak i też podjęcie prac na rzecz realizacji drogi ekspresowej S16, tej, którą wspominałem, z Grudziądza w stronę wschodnią Polski przez Olsztyn do Ełku. Te zadania zostały wpisane na wniosek prezydenta Grudziądza. Pierwszą część, w ogóle kilka slajdów, będzie dotyczyć samych dróg. Kolejna rzecz to w tej strategii mamy wpisane modernizację dróg wojewódzkich, tak aby z każdego miasta powiatowego do stolic naszego województwa po drogach wojewódzkich można było w 60 minut dojechać, a z gmin poszczególnych 90 minut. Jest taka strategia, stąd też kilka modernizacji dróg, które wokół Grudziądza wojewódzkich przebiega. Jeżeli mówimy o przebieg dróg krajowych, czyli o tym kontrakcie, co wspomniałem wcześniej, choćby terytorialnym, to mamy drogę krajową od Niszka w tej chwili do, powiedzmy, szosa toruńska do stacji BP, gdzie należy oczywiście poszerzyć tą drogę i wykorzystać 85% środków unijnych. Następnie oczywiście trzeba modernizować drogę krajową na 16 w kierunku ulicy tak zwaną po prostu Paderewskiego, no trzeba ją zmodernizować. Jest to również droga krajowa.
Kolejny temat, który wrzuciliśmy, to oczywiście oddaliśmy w Grudziądzu trasę średnicową, pierwszy etap, ten, który od Ronda na Kwizyn idzie do Warny, powiedzmy. Natomiast on był zaprojektowany w technologii jednojezdniowej, jedna jezdnia, tak, dwa pasy ruchu. Należy już myśleć w perspektywie 10 lat, 15, aby tam budować kolejne dwa pasy. Aby to była, tak jak to jest do dalszej części, czteropasmowa droga. To jest zdjęcie podróżnicze tej części. To samo również na dojeździe do autostrady, czyli odcinek łączący węzeł Grudziądz z miastem. W tej chwili ten etap budowany jest również już w standardzie czterech pasów, natomiast odcinek, który projektowała nam generalna dyrekcja, no nie chciała się zgodzić na budowanie czterech pasów, mówiąc, że to jest nieekonomiczne. Ale myślę, że w perspektywie tych 10 lat trzeba myśleć również o poszerzeniu tej drogi. Jeżeli chodzi o kontrakt terytorialny, to co zostało wynegocjowane i wpisane w dokumenty pana marszałka, to modernizacja dworca kolejowego w Grudziądzu. W województwie będzie modernizacja kilku dworców, w tym przede wszystkim dworca PKP w Grudziądzu. Proszę zobaczyć, tutaj mamy tylko Brodnicę, Nakło nad Odleciem i Włocławek i Grudziądz. Dworce proponowane do modernizacji pod zarządem PKP. Jeżeli chodzi o ten, teraz jak tutaj ten cały budynek pokazany, ważną rzeczą Urząd Marszałkowski planuje, aby to, co stworzyli w tej perspektywie, czyli tak zwane Pit City, tutaj młodzież transportowa to pewnie się orientuje, co to jest, czyli Bydgoszcz-Toruń, taki projekt połączenia metropolitarnego, aby on również oddziaływał na miasta regionalne, czyli Grudziądz między innymi również. Końcówką tego Pit City, szybkiego połączenia Bydgoszczy i Torunia, ma być właśnie ten dworzec zmodernizowany w Grudziądzu, ale sens to ma tylko i wyłącznie wtedy, gdy wokół tego dworca zbudujemy taki multimodalny węzeł przesiadkowy. Czyli mieszkańcy będą mogli tramwajem, autobusem dojechać do dworca, przesiąść się do pociągu, pojechać bardzo szybko do Torunia czy też do Bydgoszczy. Przede wszystkim na podstawie jednego wspólnego biletu. Czyli nie, że będą musieli za każdym razem kasować ten bilet i inny. Również to, co dotyczy Grudziądza, w strategii, w podstawowych dokumentach zapisane, to modernizacja wraz z elektryfikacją. Tutaj ta sama elektryfikacja była na wniosek pana radnego Wiesława Żelowskiego, zgłoszona jako radnego sejmiku, linii kolejowej, która biegnie z północy na południe, tak, czyli tej od Kwizyna do Torunia, linia 207. Również jest zapisana przebudowa linii kolejowej 208 na odcinku Laskowice Jabłonowa Pomorskie. Jak i też, jeżeli jesteśmy już przy samej kolei, to budowa multimodalnego węzła w Laskowicach Pomorskich. Po tego pokazuję Państwu, ponieważ to węzeł, który gospodarczo na pewno na Grudziądz będzie oddziaływał. Chodzi o to, aby towary z portów naszych w Gdańsku i Gdyni mogły sobie koleją dojeżdżać do Laskowic Pomorskich. Tam był zbudowany duży węzeł przesiadkowy, już na tiry konkretne, i żeby rozwoziły towary do poszczególnych stref gospodarczych w północnej części województwa. To również co dotyczy samych dróg wodnych. Przez Grudziądz przebiegają dwa szlaki wodne europejskie. Jest to droga A70 wodna i droga A40. Droga A40, tutaj widzimy puław mniej więcej aż po Zatokę Gdańską. W naszej strategii jest zapisana rewitalizacja tej drogi wodnej, ale również rewitalizacja drogi wodnej E70 biegnącej praktycznie z Berlina aż tutaj przez Malbork do również czy też Gdańsk, tak, czy Marską Wisłą pójdziemy do Zatoki Gdańskiej. To wszystko przebiega przez Grudziądz i w oparciu o takie strategiczne zapisy tych podstawowych dokumentów możemy myśleć choćby o tym, co tutaj widzę pani na sali zgłosiła ostatnio, aby zbudować jakiś transport rzeczy. Transport, czy też transport nie tyle na potrzeby Grudziądza, łączący choćby nasze miasta, województwa kujawsko-pomorskiego, większe miasta, za wyjątkiem Inowrocławia, należymy na tych szlakach wymienionych. Możemy kapitalnie się łączyć.
Z rzeczy również tych dużych infrastrukturalnych w strategii zostało na wniosek prezydenta Grudziądza dopisana możliwość, to nie oznacza, że tak będzie, ale możliwość modernizacji naszego lotniska w Sikątach. Mamy tu już od wielu lat prośbę aeroklubu grudziąckiego, jak i też przedsiębiorców, którzy chcieliby swoje własne samoloty posiadać i którzy już posiadają, ale dotyczy to tych w Grudziądzu i tych w Kwidzynie, aby nasze Sikąty miały pas betonowy. Taki koncepcyjny projekt wiele lat temu powstał w aeroklubie i cały czas, gdyby o tym, no piloci na pewno marzą, natomiast prezydent Grudziądza dostrzegł ten problem i go zgłosił i po wielu bataliach z zarządem województwa taka możliwość została wpisana. To nie oznacza, że to będzie realizowane, ale mamy tą furtkę i mamy tą bazę, że coś takiego można, jeżeli by się znaleźli, chętnie realizować. Rzecz związana z transportem dalej, tym razem z transportem już publicznym, z transportem komunikacyjnym mieszkańców. To, co w tej chwili jest wyświetlone, dotyczy choćby ZIT-ów. To, o czym mówiłem, to, co nas wspólnie łączy z gminami ościennymi, na pewno nas łączy transport. Na pewno mieszkańcy z Dragacza wsiadają swoje samochody, czy też z Mełna, z Gruty, i przyjeżdżają do pracy do Grudziądza. Potem wsiadają swoje samochody osobowe i wracają, bo nie mają dzisiaj fajnego środka lokomocji niskoemisyjnego, który by nie kopcił nam, aby dotrzeć do naszego miasta. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy istniejące linie kolejowe, tak, które możemy sobie pomodernizować. Mamy, tworzymy na przykład transport podmiejski. Dzisiaj on jest realizowany przez PKS, czy też operatorów prywatnych. Możemy się porozumieć z okolicznymi gminami, zrobić porozumienie międzygminne, utworzyć nowy, mały podmiot z ramach środków europejskich, zakupić autobusy do obsługi tych gmin. Ale możemy sobie wyobrazić, że na przykład w Mełnie, które leży pomiędzy właściwie Mełnem a Grutą, budujemy, patrzymy, jak to Mełno oddziałuje na okolice i budujemy system ścieżek rowerowych, transportowych, doprowadzających ludzi do dworca kolejowego w Mełnie na przykład, z okolicznych miejscowości, czy też budujemy parking tam w Mełnie dla samochodów osobowych i oni rano przyjeżdżają tutaj, wsiadają w szybki, niskoemisyjny transport i rozwożą się po całej okolicy i jeżdżą. Takie rozwiązania funkcjonują na zachodzie. Jak wspomniałem, myślimy o perspektywie najbliższych 10 lat. Myślę, że jak najbardziej można sobie o czymś takim dzisiaj porozmawiać. Jeżeli chodzi o modernizację naszego sprzętu, który jeździ po torach, dzisiaj te tory modernizujemy, w tej perspektywie mijającej myśmy nie mogli jako miasto, byliśmy za mali do środków krajowych, nie organizowaliśmy euro, ani też nie byliśmy na tak zwanej ścianie wschodniej, więc nie mogliśmy modernizować ze środków unijnych taboru, czy to autobusowego, czy też taboru tramwajowego. W nowej perspektywie sądzimy, że będzie to możliwe i jeżeli byśmy mieli dofinansowanie na poziomie 85%, to należałoby z tego skorzystać, bo to będzie jedyna i ostatnia szansa dla naszego miasta, aby zakupić na najbliższe 30 lat komplet wozów tramwajowych, które obsłużą nasze miasto. Być może będą to takie, jak tutaj na zdjęciu, które jeżdżą w Częstochowie z firmy PESA z Bydgoszczy. Również w tej perspektywie będą możliwości odnośnie przedłużenia linii tramwajowych. Tutaj nie chciałbym mówić, gdzie ta linia będzie przedłużona, bo oczywiście, jeżeli mamy przedłużyć linię, a są tutaj na pewno na sali osoby, które mówią, do szpitala trzeba przedłużyć, niektórzy mówią do Niszka, tak? Niektórzy mówią na północ, do strefy ekonomicznej, to wszystko oczywiście musi wyjść w szczegółowym studium wykonalności i wskaźnikach, które do każdego projektu europejskiego trzeba liczyć. Natomiast tego typu możliwość w nowej perspektywie jest. Być może, jeżeli nie tramwaje, to możemy zakupić sobie niskoemisyjne, choćby elektryczne autobusy. Dzisiaj na zachodzie takie autobusy już powoli funkcjonują w niektórych miastach.
Ostatnio w zeszłym tygodniu Warszawa ogłosiła przetarg na 12 autobusów elektrycznych. Oczywiście można powiązać takie autobusy z modernizacją choćby poszczególnych dróg, czy też wydzieleniem bus pasów. Ja mówię cały czas o możliwościach, o pewnych propozycjach, o których jakby rozważamy i myślimy. To co wspomniałem wcześniej, w okolicach zwłaszcza dworca PKP, dworca PKS, nam brakuje tak naprawdę dworca multimodalnego, który będzie można się przesiadać z jednego środka transportu, choćby tych autobusów podmiejskich, z autobusami miejskimi, z tramwajem, czy z koleją, czy z PKS-em. Mamy quasi dworzec międzynarodowy, który odzyskaliśmy chyba w zeszłym roku dopiero od PKP, taki fragment, to się tak nazywa, tak, gdzie autobusy się zatrzymują. Niektóre autobusy przewoźników prywatnych wjeżdżają na plac Tyrcia, tam się zatrzymują. Dobrze byłoby w ramach nowej perspektywy jeden sensowny taki dworzec podmiejsko-międzynarodowy wybudować. Przy okazji oczywiście opracowanie i wdrożenie programu rozwoju turystyki rehabilitacyjno-zdrowotnej w oparciu o zasoby geotermii Grudziądz i szpitala regionalnego. Czyli mamy możliwość w tym zakresie w Grudziądzu rozwijać te usługi. W zakresie leczenia ludzi, czy też rehabilitacji, czy też solanych, bo o tym też wielu lat się mówi, są takie możliwości. Oczywiście nie możemy w Grudziądzu zapomnieć o naszej perle, którą jest kompleks 26 średniowiecznych spichlerzy. Te spichlerze, aby móc rewitalizować i to z kontraktu regionalnego, czy ze środków krajowych, one muszą stać się na liście pomników historii przy prezydencie RP. Bądź też wpisane być na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Grudziądzkie spichlerze, my od kilku lat działamy, aby zostały wpisane na listę tych pomników przyrody, przepraszam, pomników historii przy prezydencie RP. Powinno to nastąpić, sądzę, że w pierwszej połowie tego roku. Wszelkie wnioski, opinie wojewódzkiego konserwatora zabytków Departamentu przy prezydencie wyraziły opinie pozytywne. Czekamy tylko na sam wpis. Dzięki temu otworzy nam to nową ścieżkę, jaką będzie rewitalizacja i odnowienie kompleksu tych spichlerzy, udostępnienie ich wszystkim zainteresowanym. Oczywiście to, co też wspomniałem o tych NGO-sach, o tych organizacjach pozarządowych, z naszego RPO, z tych 2 miliardów złotych, około 30% środków będzie przeznaczonych na NGOs. To, co pan prezydent na wstępie powiedział, myśmy w obecnej perspektywie unijnej nie mieli możliwości organizowania się w organizacjach pozarządowych na terenie miasta i pozyskiwania środków unijnych, ponieważ tylko i wyłącznie te lokalne grupy działania, takie małe, dotyczyły gmin do 20 tysięcy mieszkańców. To ograniczenie zostało zdjęte i dzisiaj możemy sobie wyobrazić, że w poszczególnych dzielnicach, w poszczególnych, może większych obszarach będą się organizować ludzi, czy to w oparciu o szkołę, czy o klub osiedlowy, czy też o MDP, o cokolwiek i tworzyć pomysły na swoją dzielnicę, na aktywizację osób, czy to młodzieży, dzieci, osób starszych. To wszystko można robić. Zawsze podaję przykład, choćby w gminie Grudziądz Wałgowa Szlacheckiego, gdzie panie z koła gospodyń wiejskich się zebrały, napisały projekt unijny i tam 100 parę tysięcy do tej małej wsi przyszło na organizowanie czy to jakichś lekcji tam sportowych, czy fitnessu, czy kursów tańca, kursów językowych. To wszystko można było realizować w Wałgowie ze środków unijnych i wszyscy byli po prostu z tego bardzo zadowoleni. W miastach tego nie można było robić, ale teraz już to będzie można robić w nowej perspektywie i środki są przeogromne. Również na, jak wspomniałem, rewitalizację fizyczną, gospodarczą, społeczną, ubogich społeczności w obszarach. Możemy sobie wyobrazić, że rewitalizujemy jakiś obszar miasta, jakąś dzielnicę, ale nie tylko infrastrukturalny, również społeczny. Czyli wymyślamy coś dla przedszkolaków, dla tych dzieciaków, co nie mają co robić popołudniami i sprojują nam ściany, dla osób dorosłych, tak? Dla różne można rzeczy wymyślać, na pewno takie potrzeby, jakby wskaźniki na początku Państwu pokazały,
jeżeli chodzi o wskaźnik, jak jesteśmy ubogim miastem, no to rzeczywiście one nie są pozytywne, jeżeli chodzi o nasze miasto. Do strategii rozwoju województwa zostało wpisane również takie zadanie, jak utworzenie Muzeum Tradycji Jazdy Polskiej w Grodzie Ondzuna, prezydenta miasta. Mamy bogatą historię kawaleryjską, mamy bogate zbiory. Dobrze byłoby wyeksponować to wszystko, wypromować to na skalę Polski czy też Europy, żeby to był taki być może interaktywny muzeum, ale takie, które jest naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Takie, jakby się chciało oglądać choćby Muzeum Szczepana w Warszawie czy Powstania Warszawskiego, że jak się wchodzi, to człowiek od razu staje i przeżywa to, co tam jest, bo tam po prostu chce się takie miejsce odwiedzać. Myślę, że coś takiego w Grudziądzu możemy utworzyć. Kolejnym zadaniem, pomysł od wielu lat przez mieszkańców zgłaszany, utworzenia w Grudziądzu Muzeum Chleba, czy Muzeum Ziarna, czy przede wszystkim chodzi o zaadaptowanie jednego ze spichlerzy w Grudziądzu, żeby pokazać, jak te spichlerze tak naprawdę czemu służyły wiele lat temu. Wiadomo, że to były spichlerze, które się gromadziło głównie zboże, które się dalej barkami, stateczkami przewoziło do Gdańska. Mamy spichlerzy bardzo dużo. Wysypmy w jednym spichlerzu zboże, zróbmy jakieś wypieki z ciast, tak? Można różne rzeczy robić. To jest pomysł, jakby hasło jest. Trzeba to po prostu zrealizować. Na takie cele również jako zadanie w tej strategii zostało to na wniosek prezydenta zapisane. Również od wielu lat boryka się Grudziądz z brakiem hali widowiskowo-sportowej czy też wstawienniczej. Mamy halę sportową przy zespole szkół ogólnokształcących nr 5 na lotnisku. Natomiast brak nam tak naprawdę takiej wielofunkcyjnej hali z prawdziwego zdarzenia, gdzie można zorganizować koncert choćby zespołu Mazowsze, gdzie parę tysięcy ludzi przychodzi, czy też jakiegoś innego, czy też zorganizować wystawę choćby lokalnych produktów, albo też mini targi miejscowe. Takiego miejsca, gdzie są duże powierzchnie parkingowe, gdzie jest łatwy dojazd, w Grudziądzu nie ma. Jak wspomniałem, gdybyśmy chcieli samą halę zbudować sportową, oczywiście środków nie otrzymamy. Dlatego myślimy tu o rozwoju tej przedsiębiorczości, gospodarczego rozwoju. Możemy sobie wyobrazić halę wielofunkcyjną, podstawowej funkcji wystawienniczej i organizujemy te różne wystawy. Dlatego subregionu grudziąckiego, czy też województwa kujawsko-pomorskiego. A w takiej hali również możemy sobie na przykład wyobrazić, tak jak na tym zdjęciu, tor kolacki, o którym też od wielu lat w Grudziądzu jest mowa. Jak wiemy, mamy klub Stal Grudziądz, która jest od wielu lat mistrzem w klubowym Polski, tak, w kolacji torowej. Nie ma swojego toru, no, choćby porównać można to z naszym mistrzem olimpijskim Brudką, który nie ma też toru, tak, może sztucznego do uprawiania swojego myślenia szybkiego, a jest mistrzem, tak. Pan prezydent zawsze się śmieje, bo jak na Olimpii zbudowali pod dachem, tak, bieżnie, to się wyniki skończyły. Więc mam nadzieję, że z Tadem Kowalskim tak nie będzie. Jeżeli chodzi o edukację, Grudziądz został wyznaczony jako jeden z ośrodków, w którym ma być rozwijane szkolnictwo wyższe w różnej formie. Nie chciałbym tutaj mówić Państwu o szczegółach, natomiast mogę tylko tyle zdradzić, że rozmowy z zarządem województwa na ten temat są prowadzone. Zresztą gdzieś w podstawowym dokumencie Grudziądz został wyróżniony jako jedno z tych miast, w których tego typu uczelnie powinny funkcjonować. Jeżeli chodzi o miejski obszar funkcjonalny, czy ten MOF, to jest ten skrót, który tam się wyświetla, to możliwości również są inwestowania choćby w termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Każda gmina ma dużo szkół, bibliotek, przedszkoli. Można zmodernizować każdy z tych obiektów, tak aby globalnie na danym obszarze zaoszczędzić emisję dwutlenku węgla, czy żeby zmniejszyć zużycie energii cieplnej w poszczególnych budynkach. Również możemy inwestować w edukację, umiejętności, uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
Jeżeli mówimy o edukacji, o doświadczaniu świata, to parę lat temu powstał pomysł, nawet jest intencyjny, pan marszałek podpisał w Grudziądzu, aby utworzyć środowiskowe centrum twórcze w Grudziądzu nad Wisłą, połączone z taką mini-astrobazą. Ten pomysł się przelał na papier i jest między innymi utworzenie właśnie w Grudziądzu ze środków wojewódzkich, takiego, jak nie tylko w Grudziądzu, bo też w Wrocławiu, na Wrocławiu, Centrum Edukacji Doświadczalnej. Więc jesteśmy zapisani w tych dokumentach. Oczywiście rozwój sieci komputerowych, zarówno tych dla przedsiębiorców, ale też rozwój miejskiej sieci szkieletowej. Myślimy tu o połączeniu naszych wszystkich jednostek, tych jednostek, choćby szkół, mamy 50 przedszkoli i tak dalej. Żyjemy w XXI wieku i aby z sobą porozmawiać, nie trzeba jeździć. No niektórzy mogą oczywiście zadzwonić, tak? Ale możemy sobie wyobrazić choćby telekonferencję, coś co powszechnie na Zachodzie w przedsiębiorstwach już dawno jest stosowane od wielu lat. Jeżeli chodzi o miejski obszar funkcjonalny, to też nie można zapomnieć o naszym jeziorze rudnickim, które jest zanieczyszczone, ale tak, aby to, co stworzymy, oddziaływało na szerszy obszar w ramach tych ZIT-ów, może być ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona rekultywacji gleby oraz promowanie usług ekosystemowych. W tym obszaru 2000 i jezioro jest przykładem takiego terenu, który nie tylko oddziałuje na miasto, ale wpływ na to, jakie jest jezioro, no na przykład gmina Grudziądz, czy też gmina Gruta, bo z tych terenów dojeżdża rzeka Maruszanka, która na wielu stronach bardzo dużo zanieczyszczeń nam do jeziora wprowadza, dlatego ono jest tak zanieczyszczone, bo to są głównie chemiczne różne rzeczy wysypywane na pola. Oczywiście myślimy i mamy możliwość środków unijnych modernizacji wszelkich zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Tutaj głównie no, trzeba będzie myśleć już niedługo o tych przepompowniach w Grudziądzu, które są, czy wokół Grudziądza. W Grudziądzu, w centrum, przy ulicy Toruńskiej choćby mamy przepompownię Robię Hermana. Czy też zrządza, jak się składami zejdzie, mamy marszałka obiekt przepompownia na rzece już Rudniczance. Tworzenie sieci mobilnych, punktów zabezpieczenia wodnego, powiedzmy ratowniczych dla obszaru województwa, ale w tym Grudziądz również jest ujęty, dlatego tutaj na tym slajdzie on się pokazuje. No i już ostatnie trzy slajdy, już nie będę dalej przedłużał, bo też nie możemy myśleć w kontekście miasta jako o samym mieście, ale również musimy mieć na uwadze spółki miejskie. Więc to, co do kontraktów tych terytorialnych zgłosił nasz OPEX, to przede wszystkim poprawa jakości powietrza. Widzimy, jak te kominy nam trochę kapcą. Więc to trzeba było tam już zabudować jakieś urządzenia, filtry, które spowodują mniejszą emisję do atmosfery. OPEC również jest zainteresowany produkcją energii z OZE, czyli z odnawialnych źródeł energii w różnych postaciach, jak i też dystrybucją i przesyłą sieci ciepłowniczej. Myśmy mieli w zeszłym roku dużo inwestycji OPEC-u, choćby na Strzemięcin czy na Rządzie były kładzone nowe rury ciepłownicze. Natomiast one spowodują, że już tak dużej emisji tego ciepła i strat i ubytków no, nie będziemy mieli. Jeżeli chodzi o miejskie wodociągi, to na pewno muszą myśleć o kolejnym etapie rozbudowy. Mówię cały czas o perspektywie najbliższych lat składowiska odpadów w Zagórzewie. W tej chwili w czerwcu powinien się dany ten pierwszy etap modernizacji, nowoczesna segregacja, ale należy już myśleć o kolejnych. Jak i też nasza oczyszczalnia ścieków w Nowej Wsi, ona jest budowana na początku, no, około te 12 lat temu i należy powoli ją po prostu modernizować. Chyba, że też myśleć, to, żeby zwrócić uwagę, to jest jedno miejsce pozostawione. Gdyby pojawiło się coś w Grudziądzu takiego, czy to inwestor, który będzie potrzebował zrzucać dużą ilość ścieków, trzeba będzie ją zbudować. Stąd też również te tematy zgłoszone ze spółkami miejskimi do kontraktu terytorialnego, czy też do pana marszałka. Szanowni Państwo, ja bym teraz Państwu chciał oddać głos. Bardzo proszę, abyście Państwo stali się być, bo niekoniecznie wszystko musi teraz coś powiedzieć, tak? Być może ktoś z Państwa coś
kapitalnego wymyśli, będzie chciał się tym podzielić, to też można po przemyśleniach przesłać oczywiście te pomysły drogą elektroniczną. Ja chciałbym wyświetlić kontakt do Wydziału Funduszy Europejskich, tego pana naczelnika Jacka Brzosa, jest to FE, jak Fundusze Europejskie, @um od Urzędu Miasta.grudziac.pl. Panie prezydencie, tyle może za długo, ale... Proszę państwa, dziękuję za cierpliwość. To był naprawdę bardzo duży skrót wystąpienia pana Marka Sikory o podstawowych założeniach do programu 2014-2020. To, co zostało ujęte, co nie znaczy, że to zostanie zrealizowane. Chcę również powiedzieć, że cały szereg środków finansowych w regionalnym programie operacyjnym będzie przeznaczony do konkursów, czyli w formie konkursowej. Konkurs będzie ogłoszony, będą warunki, kto może być beneficjentem, kto może do konkursu stanąć. Tutaj w tych szczegółowych sprawach chcę przypomnieć, że mamy właśnie w tym budynku na najniższej konfiguracji ośrodek, oddział marszałka na dole. Słuchać wystąpień pana prezydenta Sikory, a robię to dlatego, żeby nie uronić żadnych przekłamań i manipulacji, które się tam zdarzają. Przede wszystkim, szanowni państwo, to, na czym powinniśmy się skoncentrować w oddziału, rozmawiając o wykorzystaniu nowej perspektywy, należy stwierdzić, że te wyliczenia, które pan wiceprezydent Sikora przedstawił, nijak mają się do rzeczywistości. Ja rozumiem, że na podstawie tego, co pan powiedział, w pozostałych miastach nie występują ani żołnierze zawodowi, ani nie występują pracownicy sektora przemysłu zbrojeniowego, nie występuje żandarmeria wojskowa, ani żaden z tych gałęzi, które nie są obliczane. Występują tylko w Grudziądzu, dlatego w Grudziądzu został ten problem procent obniżony. Jeżeli mielibyśmy iść tym trybem, to warto było zastanowić się nad wysokością tego średniego wynagrodzenia. Bo rozumiem, że pan podając te wysokości stawek, również wykluczył z tego zarówno zarobki żołnierzy zawodowych, jak i żandarmerii wojskowych, czy wykwalifikowanych pracowników sektora wojskowego i tego technicznego. Więc jeżeli kusimy się o robienie takich porównań, próbujemy rozciągać jakieś fakty, to warto by było, żeby robić to kompleksowo albo wcale. Wiadomo, że w Grudziądzu największym problemem jest bezrobocie i słusznie pan zauważył, że doskonale pan wie, że każdy będzie panu klaskał i bił brawo, jeżeli te wszystkie pomysły związane z rozbudową infrastruktury, z poprawą możliwości stworzenia dobrych terenów inwestycyjnych będą realizowane. To jest kluczowe zadanie. I co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, że główny nacisk i siła naszej działalności, naszego zainteresowania powinna leżeć w tym właśnie obszarze. I tak jak sam pan słusznie zauważył w tym swoim wystąpieniu, tam gdzie zostały te tereny dobrze przygotowane, one w zdecydowanej większości zostały wykorzystane, powstały tam miejsca pracy, powstały tam ośrodki, które nie tylko zajmują się usługami, ale również produkcją, co jest również kluczowe. I myślę, że w tych obszarach, tak jak mówiliśmy o pozyskiwaniu nowych terenów oraz odpowiednim przygotowaniu tych istniejących, jest największe pole do popisu. Ja odnośnie tych prezentacji, które pan robił, też chciałbym zadać trzy krótkie pytania. Po pierwsze, tak jak pan pokazał, w ciągu najbliższych 16-15 lat GUS optymistycznie zakłada, że o 7 tysięcy spadnie liczba osób w Grudziądzu. Teraz mam pytanie, na ile Grudziądz, miasto wówczas już 90-tysięczne, będzie potrzebowało, czy wykazywało zapotrzebowanie na tak rozbudowaną sieć tramwajową, tak rozbudowaną sieć, będą rozwijały się w którą stronę, będą rozwijały się duże inwestycje, to rzeczywiście warto by było dokładnie przemyśleć, czy my na dzień dzisiejszy potrzebujemy rozbudowy tej sieci i czy koszty poniesione będą efektywnie się nam zwracały. Następnym takim tematem jest przebudowa i tak naprawdę dla niej nie ma ani co, tak? Że właśnie czy były przeprowadzane dokładne badania tego, na jak, w jakim czasie to zapotrzebowanie będzie musiało być zwiększone, żeby powstała ta droga czteropasmowa, zwłaszcza w perspektywie, także
mamy zmodernizowane ronda, będziemy mieli również tam drogą estakadę, która będzie nam bezpośrednio wyprowadzała to na trasę średnicową, co również rozładuje te korki, a jednak inwestycja w tym miejscu no, też pochłonie niemałe środki. Następne pytanie mam odnośnie tych muzeów, o których mówiliśmy, bo również miło się słyszy, że fajnie by było mieć w Grudziącu muzeum kawalerii, tak, czy jazdy, tradycji jazdy polskiej, przypominające Muzeum Powstania Warszawskiego. Ale to również wiemy, że to są naprawdę bardzo wielomilionowe inwestycje i również ich kosztochłonność w ciągu funkcjonowania będzie bardzo, bardzo wysoka. I na koniec taka refleksja jeszcze odnośnie tego, co Pan pokazywał, między innymi tej małej kropki odnośnie inwestycji generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Szanowni Państwo, ciężko w Państwa sytuacji stawiać takie zarzuty. Marszałek jest z Platformy Obywatelskiej, prezydent Bydgoszczy jest z Platformy Obywatelskiej, prezydent Grudziądza jest z Platformy Obywatelskiej, prezydent Inowrocławia jest z Platformy Obywatelskiej, chociażby burmistrz Wasina i kilkanaście innych osób, które są mocno związane z samorządem i zarządzaniem tymi jednostkami samorządowymi w naszym województwie, również są z Platformy Obywatelskiej. No i wszystkie te instytucje są również kierowane od premiera poprzez dyrektora tej wymienionej przez pana instytucji, też są kierowane przez polityków Platformy, więc no jednak stawianie takiego zarzutu, że to państwo nie zainwestowało odpowiedniej ilości środków rozbudowy infrastruktury w Jasno-Pomorskim jest mocno nietrafione przy waszych ostatnich wynikach wyborczych. No, można by było się zastanowić, na ile skuteczny był ten lobbying z państwa strony, ze strony polityków Platformy, którzy działają na stopie samorządowej, że tak właśnie się tej ostatniej perspektywy stało, bo przypomnę, że większość tych kadencji to jednak są drugie kadencje, a nie pierwsze, czyli mieliście Państwo na to, panowie, 8 lat, żeby tę sytuację poprawić, a jak pokazało rozmiar tej drogi, będzie szczególnie się to udało. Dziękuję. ...związanej z rozwojem miasta, a po to, że tu spotkaliśmy, żeby usłyszeć teraz coś konstruktywnego. Nie dosłyszałem, także bardzo mi przykro, rozumiem, że nie ma Pan żadnej propozycji do budżetu na 2014-2020. Proszę Państwa, zanim będziemy dalej dyskutować, jeszcze raz mówię, w strategii jest coś wpisane, co niekoniecznie musi być robione. Powinno być wpisane, żebyśmy do siebie mieli pretensji, że coś przez te 6 lat ktoś będzie chciał zrobić, a nie da się, bo nie przewiduje tego strategia. Więc są wpisane nasze możliwości rozbudowy miasta. Możliwości, a niekoniecznie to będzie. Ja powiem tak, że Państwa, naszym zadaniem w Grudziądzu, jeżeli chodzi o rozwój sieci niskoemisyjnej, niskopodłogowej tramwajów i niskoemisyjnej sieci transportowej, Pan Prezydent pokazał, to jest kierunek. W mieście jest coraz więcej samochodów osobowych i będzie coraz więcej. W tej chwili na jedną rodzinę jest 1,4 samochodu. 34 tysiące mamy rodzin, a samochodów jest 40 tysięcy. Przybywa rocznie równo prawie 4-5%. Naszym celem jest dać szansę mieszkańcom, żeby zostawili te samochody w domu, przesiedli się na tramwaje. Jeżeli tramwaj będzie jeździł co 5 minut, będzie wygodnie, to nikt z nas nie patrzy na zegarek, bo pójdzie na przystanek, bo za chwilę będzie tramwaj. I taki mamy cel. Taką chcemy mieć przyszłość, żeby w tą stronę szedł transport, czy to będzie drogi. Jasne, dzisiaj tramwaje są bardzo drogie, ale jak ktoś zapłaci za nas 85%, to nas na nie będzie stać. Ja pozwolę sobie odpowiedzieć. Oczywiście węzeł nie będzie przebudowywany, węzeł, jeżeli generalna dyrekcja, bo to jest to droga krajowa, właścicielem drogi krajowej jest generalna dyrekcja budowy dróg krajowych i autostrad. My, żeśmy się za to wzięli z dopłatami unijnymi, bo nigdy by to generalna dyrekcja za nas tego nie zrobiła. Nigdy. I jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, oczywiście, to nikt nie zrobi dwóch pasów dodatkowych, jeżeli nie będzie tam ruchu. To jest oczywiste. Ale żeby taka możliwość była. Muzea, proszę Państwa. Ja nie mówię o muzeum, żebyśmy to rozróżnili. Nie mówię o muzeum tradycji jazdy polskiej. Mówię o muzeum jazdy polskiej. Od Mieszka I jest coraz więcej pasjonatów, hobbystów. Do mnie się zgłaszają przy okazji za tego zjazdu naszej kawalerii, że ma 200 siodeł. 200 różnych siodeł. Od średniowiecza poprzez czasy międzywojenne. I on by nie chciał mi przekazać, ale żeby ta kolekcja była jego imienna, przechowywana w naszym muzeum.
Są tacy, co mają szable, są tacy, co mają ubiory, różnego rodzaju akcesoria. W naszym mieście takie Muzeum Jazdy Polskiej, tych spichrza, które za chwilę będą przeniesione, za chwilę, w jakimś tam czasie przeniesiemy i wyremontujemy, żeby właśnie coś tam takiego było i dla mieszkańców nie tylko Grudziądza, ale Polski, nawet i Europy. No Muzeum Chleba jest to, co pan prezydent Sikora mówił, to jest powrót do tego, czemu te spichrze służyły, w jakiejś tam formie. Fajna rzecz to nie tylko same ziarno czy chleb, ale również wszystkie sprawy związane z produkcją. Szanowni Państwo, jakby można było coś zasugerować, proponujcie nam, bo tutaj krytykę to każdy może krytykować rzeczywiście w każdej chwili, ale myśmy tylko rzucili szkielet rozwoju. Ja przepraszam, Panie Krzysztofie, tam na końcu Pan się zgłosił pierwszy i obsługuję proszę tam mikrofon, potem do Pana Pokory, potem do Pani coś. Tak. Kamil Żuk, Polski Czerwony Krzyż. Tutaj w imieniu Polskiego Czerwonego Krzyża też pytam, jak to w nowej perspektywie unijnej będzie wyglądało, ponieważ w tej wcześniejszej my jako oddział rejonowy w Grudziądzu nie mogliśmy korzystać z funduszy unijnych, ponieważ jesteśmy częścią Stowarzyszenia Ogólnopolskiego i tylko oddział działa w Bydgoszczy, którego częścią jesteśmy my jako Grudziądz. Chcielibyśmy wiedzieć, czy tak jak Bydgoszcz w poprzedniej perspektywie unijnej, Włocławek, Toruń, będzie szansa na stworzenie takiego zespołu, to też duże słowo może, organu wspierającego państwowe służby ratownicze, państwowe służby medyczne, jakie są grupy ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. I w tych większych miastach właśnie, dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, które w Bydgoszczy w minionej perspektywie unijnej cięgu NEO 350 tysięcy złotych, bo to oczywiście było to chyba kierowany projekt z oczywiście ogólnopolskich środków, nie ze środków województwa, ale z tego co tutaj pan prezydent Sikora mówił, wydaje mi się, że będziemy mogli to zrobić. I druga kwestia to kwestia dotycząca bezpośrednio polityki społecznej, polityki socjalnej, a mianowicie w Grudziądzu, jako w jednym z dwóch tylko już miast w województwie działa jeszcze punkt opieki nad chorym w domu, który jest praktycznie w tej chwili niedoposażony w sprzęt, nie może w pełni wykorzystywać możliwości. Oczywiście na podstawie podpisanej z miastem umowy te siostry Polskiego Czerwonego Krzyża docierają do pacjentów w domach, którzy często są w bardzo ciężkim stanie, ale nie możemy wypożyczać praktycznie, co robimy od początku działalności punktu, czyli od 1956 roku, sprzętu tym chorym, żeby ułatwiać w jakiś sposób działania. Sprzęt jest też bardzo drogi, więc chciałbym wiedzieć, czy jako Polski Czerwony Krzyż oddział w Grudziądzu będziemy mogli pozyskiwać te środki i czy możemy liczyć na wsparcie w tym. W sprawie, czy może być beneficjentem oddział Grudziądz z funduszy unijnych, to trochę za wcześnie, ponieważ sam program operacyjny dopiero powstaje, a potrzebne do tego uszczegółowienie tego programu operacyjnego. W tym uszczegółowieniu już beneficjenci będą wymienieni bardzo szczegółowo. Ja myślę, że to wtedy będzie mógł odpowiedzieć na to pytanie. No ja zapraszam do kontaktu z nami, wtedy jest był podany adres. A jeśli chodzi o to Centrum Pomocy Medycznej, no to myślę, że podobnie to jest kwestia również rozważenia realizacji takich projektów, większych projektów, jako Polski Czerwony Krzyż, jako nie wiem, czy centrala województwa, czy centrala regionalna, współpraca z oddziałami miejskimi, takimi jakimi są oddziały w Grudziądzu. Nie wiem, czy takie projekty tak zwane systemowe były realizowane przez Czerwony Krzyż na poziomie krajowym, to myślę, że gdyby były, albo gdy będą, to udział oddziałów takich jak Grudziądz, to też nie stanowiłby problemu. Może uzupełniając, czy co pan naczelnik powiedział, nie wiem, zapraszamy. Mamy to wydziału, bo pracowników są do dyspozycji, a gdyby nawet się okazało, że oddział Bydgoski czy też inny PCK nie będzie mógł realizować, to będziemy wspierać i zachęcać wszystkich mieszkańców do tworzenia własnych stowarzyszeń. To wystarczy czasami parę osób czy paręnaście, które coś podpiszą, zarejestrują się na przykład w Urzędzie Miejskim czy w KRS-ie, czyli w rejestrze sądowym, wtedy takie stowarzyszenia na pewno będą stroną.
tutaj w przypadku zajęcia praktyki, jeżeli ktoś ma oddział centralizm w innym mieście, to choćby kwestie rozliczania projektu, tak? Do pisania czegokolwiek stwarzają trudności, bo zawsze trzeba mieć czy to pełnomocnictwo, czy upoważnienia, a u nas naprawdę chcielibyśmy stworzyć przede wszystkim w oparciu o Wydział Funduszy Europejskich wsparcie dla wszystkich osób, które zamierzają działać w tych tak zwanych organizacjach pozarządowych. Proszę być w kontakcie indywidualnym z panem naczelnikiem. To, co pan poruszył, jest bardzo niezbędne i trzeba to wspierać, tylko musimy znaleźć te wszystkie szczegóły, również związane z rozliczeniem. Proszę bardzo. Chciałbym zaproponować dwie propozycje. Ja zdaję sobie sprawę, w jakim czasie jesteśmy, jesienią będzie kampania wyborcza, ale bardziej zależy mi na tym, aby te propozycje być może zostały zapisane w strategii, niż na terminie ich ogłoszenia. Dlatego no, może trochę wbrew sobie postępuję, ale tak jak powiedziałem, bardziej mi zależy na dobru miasta niż na terminie zaprezentowania tych propozycji. Pan prezydent wspomniał, że rocznie przybywa około 5% samochodów w naszym mieście. Są dwie możliwości. Jedną z nich to jest właśnie budowa parkingu gdzieś na obrzeżu miasta i to pan wspomniał, rozbudowa sieci miejskiej, czyli zostaw samochód, przesiąść się na komunikację miejską, jeść dalej. Ewentualnie proszę się zastanowić, czy nie byłoby sensowne zgłoszenie budowy parkingu wielopoziomowego, poziomowego gdzieś właśnie tutaj w pobliżu Starego Miasta, czyli troszeczkę coś innego. Zostaw samochód, ale idź pieszo. Bo za chwilę zakorkuje nam się Stare Miasto. Ułatwiłoby to dostęp mieszkańców do placówek na Starym Mieście. Za chwilę, jeśli przybędzie kilka tysięcy samochodów, będziemy mieli problem poruszać się. Jeśli ja wiem, że za rok, dwa może nie, ale rozmawiamy w perspektywie kilku czy kilkunastu lat. Wspomniałem wcześniej, w jakim okresie jesteśmy. Kilka lat temu wspominałem właśnie o tym, żeby spiąć pewną planą, taką ofertę turystyczną naszego miasta. Mamy w perspektywie, zakładam, że wszystko zostanie dokończone, rewitalizację Góry Zamkowej, w perspektywie Spiksze. Mamy inną ofertę w pobliżu Jeziora Rybnickiego czy no, piękną Cytadelę. Naprawdę brakuje tego, aby miasto odwróciło się na Wisłę. To, co pan wspomniał wcześniej, że są propozycje uruchomienia żeglugi. Ja pamiętam, kiedy bywałem po Wiśle i moja propozycja jest tego typu, że trudniej będzie nam projekt zrealizować, byłoby zrealizować projekt jako osobnemu miastu. Zawsze w partnerstwie te projekty bardziej są postrzegane. Jest w planach modernizacja drogi wodnej. Mówi się o budowie drugiego stopnia w okolicach Nieszawy. Również w strategii jest zapisane przygotowanie dokumentacji na budowę kolejnego stopnia w okolicach Chełmu. Więc w perspektywie kilku lat ta nasza Wisła nie będzie już taka kapryśna, jeśli chodzi o stan wody. Więc może faktycznie warto jest przemyśleć uruchomienie żeglugi albo na terenie województwa Chełmno, Świecie, Toruń i pozyskanie środków z regionalnego programu operacyjnego, ewentualnie pójście w stronę północną, mam na myśli Kwidzyn, Czech i skorzystanie z programu operacyjnego już krajowego infrastruktury i środowisko. Myślę, że powinniśmy bardziej iść w te programy. No jestem świadomy, że nie na wszystkie realizacje, które pan prezydent przedstawił tutaj, starczy nam udziału własnego, bo taka jest prawda. No nie wystarczy, nie jesteśmy Warszawą, ani powiedzmy bogatym Gdańskiem. Będzie trzeba w którymś momencie wybierać. Więc może faktycznie wybierać te inwestycje, które przyciągną do naszego miasta turystów, których skłonią do zostawienia pieniędzy i do rozwoju usług, handlu, i rzemiosła naszego tutaj lokalnego, bo nie na wszystko nam wystarczy pieniążków, więc właśnie może takie rzeczy, typu tutaj rozwój turystyki, żeby przyciągnąć naszego miasta turystów. Także to są te dwie propozycje, albo regionalna jakaś żegluga, albo ponadregionalna i proszę się zastanowić nad właśnie oczyszczeniem starówki z ilości samochodów, stworzeniem właśnie parkingu wielopoziomowego, bo taka jest przyszłość naszych miast, po prostu się nie pomieści. Dziękuję. Na Błoniach zbudować duży parking. Być może to jest też jeden z pomysłów. I przez jeden z takich też, czy to czy windę, czy schody ruchome, tak, żeby ludzie z dolnej półki nad Wisłą weszli do góry, więc
tego typu koncepcje też można rozważać, a z parkingiem jest jedno miejsce, póki co w Lęgach Prywatnych. W ogóle to bardzo dużo ta działka, gdzie teoretycznie tego typu parking wielopoziomowy mógłby powstać. Ja traktuję to jako zgłoszenie projektu, a nie jako konkretne rozwiązanie i bardzo proszę. Tego, co przed chwilą powiedziała Pani Prezydent, mówiła o tramwaju wodnym. W tej strategii rozwoju, którą tutaj Pan Szkola, wiceprezydent przedstawił, wszystkie daty mówią do 2020 roku. Nie ma wskazania dat, co mogłoby być priorytetem. Ja z tych wszystkich prezentacji, które udało mi się przez dwa miesiące dokonać w różnych środowiskach, na różnych spotkaniach z zadaniem, gdzie mieszkańcy mnie zapraszali, wiem, że ucieszyłoby wszystkich, gdyby tramwaj wodny był priorytetem. Dlaczego priorytetem powinien być? Ponieważ nie jest żadną inwestycją rzędu 20, 40 i 100 milionów, jak z tych przedstawionych projektów przez wiceprezydenta Sikorę wynika, tylko jest to, można powiedzieć, najszybsza, najkrótsza i najbardziej efektywna inwestycja, która da ten impuls w tym mieście, ponieważ przez te lata rozwijania się Grudziądza powstało już bardzo dużo rzeczy oddzielnie funkcjonujących, doprowadzonych do zupełnie przyzwoitych europejskich standardów i one nie są ze sobą spójne, nie są ze sobą powiązane. Bo trudno powiedzieć, że na przykład Rudnik przyciągnie masę turystów. Przyciąga w Rudniku z całą pewnością miasteczko Westerlonie. Ruch turystyczny, o którym w różnych planach na jedną czterolatkę i wcześniejszą kadencję i wcześniejszą kadencję bardzo dużo mówiono, można tak powiedzieć, że jako przyjazdowa turystyka w ogóle w Grudziądzu nie istnieje. Sprawdziłam w kilku biurach podróży istniejących na terenie Grudziądza. Nikt się nią w takim znaczeniu, jak ona powinna funkcjonować, nie zajmuje. Czyli nie ma gotowego programu oferty, którą by można na przykład rozesłać po 3-4 ościennych województwach, do szkół, do kuratorium, gdzie nauczyciel przedstawia dzieciom, że wycieczka w Grudziądzu to będzie przepiękna historia. Ja nie wiem, czy Państwo wiecie, że na odcinku od Płocka do Tczewa aż 18 armatorów wpływa i wszystkie miasta, takie jak Ciechocinek, ma jeden statek turystyczny, Toruń, dwa, Bydgoszcz, sześć, z czego trzy, które pełnią funkcję komunikacji miejskiej. W takiej cenie mają biletów ustawione, 2,50 i 5 normalny i ich największym zmartwieniem było oglądanie tej ilości zawiedzionych ludzi, których te statki nie były w tym dobrym, ciepłym sezonie w stanie przebić. I żeby tego tematu dalej nie rozwijać, bo myślę, że on już jest tak szeroko omówiony wśród społeczeństwa w Grudziądzu, moje pytanie, czy to mógłby być priorytet? Czy to mógłby być priorytet przed tymi wszystkimi innymi dużymi inwestycjami, które na te 6 lat zostały zaprojektowane. Dziękuję. Ja powiem tak, ja miałem okazję odpisać Pani na opisaniu, miałem taką informację, na propozycję oczywiście. I na koniec roku 2013 firma ma, czyli 400 tysięcy złotych straty. Natomiast ja powiem, co jest u nas. I płynąłem w lipcu, na te 6 razy, 4 razy nie szło przepłynąć Wisły tylko przy brzegu kajakiem, który ma 10 cm zanurzenie, 2 razy przepłynąłem, była wysoka Wisła. Siedzi prezes klubu sportowego Wisła, potwierdził, dopóki Wisła nie będzie uregulowana, co jest w strategii i w projektach, dopóty nie będzie mogła być żadna regularna komunikacja na dzisiaj. Po prostu są łachy, gdzie tylko przy brzegu, gdzie 10 metrów od brzegu można przepłynąć kajakiem, nie może ktoś tu z koleżeństwa. Ja czterokrotnie płynęłem od strony Hełna, 2 razy z Hełna, 2 razy ze Świecia w dom i 2-krotnie do Kwizyna. Nie da się w czerwcu i w lipcu przepłynąć Wisłą w tych okolicach. Nie ma takiej możliwości po prostu. Żadne 70 cm. Zresztą pamiętacie Państwo statek Fryderyk Chopin. Przepłynął do Grudziądza w
W maju jeszcze są wysokie stanowiska. To był taki płaskowenny, wycieczkowy, przycunową na nabrzeża Wiśleńskie. W czerwcu do tego nie zrobił. Więc naszym problemem według tej hierarchii jest uregulowanie Wisły po kolei, nie tylko w celach turystycznych, ale również transportowych. Jak tego nie zrobimy w Polsce, należymy do różnego rodzaju stowarzyszeń, do różnego rodzaju grup nacisku. Przepraszam, panie prezydencie, to nie ma sensu. Jasne. Zbudowaliście port. No to po co ten port? Nie budujemy, na inwestycje nie budujemy na dzisiaj. Inwestycje się buduje na kolejne pokolenia. To była rewitalizacja terenów na kolejne pokolenia. Rewitalizacja terenów nadwiślańskich przemysłowych ze środków unijnych, to będzie służyło i ma możliwość służenia również innym. To jeżeli chodzi o tę sprawę. Bardzo proszę pana Tadeusza Zaleńskiego. Ale też mam prośbę, żebyście państwo krócej mówili, nie opisywali, bo po prostu wiele osób nie chciałoby rozmawiać, czyli krótkie wnioski, tak jak pan Pokora składał. Naszej strategii. Niemniej jednak apeluję do wszystkich
którzy decydują w tej kwestii, żeby jednak podejść do tego zagadnienia poważnie. I jeszcze jedno. Należy wytłumaczyć społeczeństwu, że budowa takiego obiektu to jest nie tylko po to, żeby tam ludzie mogli wypoczywać, ale to jest przede wszystkim miejsce pracy. Proszę Państwa, tam jest zatrudnienie kilkudziesięciu, czy nawet około setki ludzi i niejednokrotnie o niskich kwalifikacjach różnego rodzaju grup zawodowych i tam niekoniecznie grudziądzanie muszą wszyscy korzystać, ale tam będzie miejsce pracy właśnie dla grudziądza. I dlatego apel, żeby jednak poważnie podejść. Geotermin nad Jeziorem Rudnickim. Cały czas trwają prace, że one nie są nagłaśniane. Ja powiem, że w tych pracach bierze udział. To są sprawy, główne sprawy są finansowe, gdzie my tego absolutnie byśmy jako miasto nie udźwignęli, więc staramy się podejść do tego tematu w partnerstwie publiczno-prywatnym, a wcześniej przygotować studium i na podstawie studium plany przestrzenne, więc to jeszcze jakiś czas potrwa. Bo z tego czasu się nie da przyspieszyć. A pracujemy gabinetowo i w ciszy i cały czas jest praca nad tym projektem. To mogę tylko panu powiedzieć. Poproszę pana Tomasza Kędziora za chwileczkę. Dzień dobry, Tomasz Kędzior, Stowarzyszenie Rowerowe Grudziądz. Chciałbym zaakcentować, bo była mowa o niskoemisyjnym transporcie, była mowa o rozbudowywaniu dróg dla transportu samochodowego. Każdy inżynier trzeźwo myślący będzie wiedział, że to jest ślepy zawód i trzeba szukać, też było o tym transporcie niskoemisyjnym, transportu zastępczego, transportu alternatywnego, który będzie zachęcał ludzi do tego, żeby ludzie przesiadali się na inne środki transportu. Nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy nic o drogach dla rowerów, a tyle się ostatnio o tym mówi. Rozmawialiśmy z panem prezydentem. Nie wiem, chcieliśmy zapytać, czy pan prezydent zapomniał o tym, że jest taka potrzeba. Grudziądz w tym temacie, trzeba przyznać, leży. Drugie pytanie moje. Pan prezydent Sikora w budżecie miasta wspominał w ustalaniu budżetu miasta na 2014 rok, wspominał o globalnym planie zroweryzowania Grudziądza, czyli rozbudowy sieci. U nas tak naprawdę czegoś takiego nie ma. Jesteśmy, że tak powiem, na poziomie zero. Czy coś zostało już w tym temacie ustalone, czy jest w budżecie w ogóle taka kwestia, jak rozbudowa ścieżek rowerowych, również w temacie tej nowej perspektywy unijnej? Natomiast przez slajd, gdzie mówię może o mełnym przykładzie, o sitach niskoemisyjnym transporcie miejskim, tam jak najbardziej wpisują się ścieżki rowerowe. To, co tu kiedyś Państwo na spotkaniu ze mną, tutaj z Panem przekonywało mnie jako te rekreacyjne, jak te transportowe. One się wpisują idealnie właśnie w zadanie sitowskie. I o nich myślimy bardzo szczegółowo, nie tylko w samym Grudziądzu, ale również w okolicznych gminach i powiecie, tak? To zadanie, czyli inwentaryzacja, aktualizacja i propozycje budowy nowych ścieżek rowerowych jest uchwalone przez radnych w budżecie na 2014. Jest tam zarezerwowana kwota 250 tysięcy. W najbliższych tygodniach powinniśmy wyłaniać wykonawcę tego zadania. Powinny powstać duży dokument. Oczywiście w samej specyfikacji będziemy chcieli, aby wyłoniony projektant miał kilka konsultacji społecznych z mieszkańcami, ze środowiskami lokalnymi, aby to od nich usłyszeć, co tak naprawdę trzeba w mieście zmienić i w jakim kierunku pójść. Więc ja może przepraszam, że za mało mówiłem o ścieżkach, natomiast proszę mi wierzyć, dużo z tego tematu można zrealizować, gdyż tak jak pan wspomniał, jest to priorytet właśnie niskoemisyjnej transporcji przez Unię Europejską. Rozwój ścieżek rowerowych i rozwój transportu miejskiego, elektrycznego, czy tam jakiegoś nie emitującego do atmosfery zanieczyszczeń. To na pewno jest i na pewno to będzie rozwijane. Bardzo proszę tutaj pan po wysłuchaniu wystąpienia pana wiceprezydenta Sikory zrobiło mi się przykro, że już jestem taki stary. Ale nie o tym chcę mówić. Były tu propozycje dotyczące muzeów, żeby muzeum chleba było, żeby muzeum
jazdy polskiej było. A ja mam drobniejszą rzecz, jakby było za dużo pieniędzy, to na pewno to by się przydało, żeby można go odrobić. Ale Grudziądz przed wojną był największym w Polsce garnizonem wojskowym. I właściwie doceniona jest tylko kawaleria. Natomiast jeszcze były szkoły centralne lotnicze, Centrum Wyszkolenia Żandarmerii, były pułki artylerii i piechoty. Jeszcze wszystkiego nie będę wymieniał, ale również inne rzeczy miały, były miejsce. Chodziło o taką rzecz, żeby po prostu zrobić coś, co by promowało Grudziądz. Między innymi Bronka Malinowskiego, żeby była stała ekspozycja, a nie tylko wystawa czy od iluś lat. Żeby była ekspozycja naszego tu rodzimego poety Ryszarda Milczewskiego Bruna, Kopernika, o którym tutaj wspomniał pan Cernecki. Nie chcę tu zanudzać i mówić, że tylko mam jedno pytanie. Przez wiele lat były dyskusje na temat, żeby powiększyć nasze muzeum o spichlerz jeden. I nie wiem, dlaczego to nie można tego zrealizować. Jeżeli prywatne osoby kupiły spichlerze, to dlaczego urząd nie był w stanie kupić, jakby to trwało nawet kilkanaście lat, remont tego, wykwaterować pracowników i kolejny w spichrzu numer 17, kolejny spichrz przeznaczyć na muzeum. Mi się wydaje, że bardziej by to przemawiało do młodzieży, do tych zwiedzających, niż te 200 siodeł. To też na pewno jest ważne. Dziękuję. Jasne, dziękuję bardzo. Proszę tu pana, tak? Odnoszę takie wrażenie, że my sobie tak rozmawiamy, ale jakby nie było konsekwencji później, bo panowie wspomnieli o tych naszych spotkaniach. Na tych naszych spotkaniach o drogach rowerowych poczyniliśmy pewne ustalenia i na tym się skończyło. Ja bym sobie życzył, jako członek Stowarzyszenia Rowerowych Grudziądz, żebyście panowie chociaż przyjęli dobre wytyczne do projektowania tego programu. Bo pan prezydent zauważył nas, jako powiedzmy tą grupę, która chce mieć wpływ, chociaż mały wpływ na to, co się dzieje w Grudziądzu, w związku z drogami rowerowymi, i powstał piękny dokument, wytyczne do projektowania dróg. Że w tych wytycznych to jest tak napisane, jakby ktoś jakiś chory to pisał. Dosłownie. My zgłaszaliśmy nasze zastrzeżenia do tego, nie otrzymaliśmy, nie wiem dlaczego, odpowiedzi. Chętnie byśmy wzięli udział w poprawieniu tych błędów, które zostały tam popełnione. Dotyczy to szeregu rzeczy. Może nie będę wchodził w szczegóły. Co jeszcze chciałbym powiedzieć, że wśród tych wszystkich wspaniałych projektów, owszem, to są ważne rzeczy, ale we wszystkich tych projektach widać tylko wydawanie pieniędzy, a nie ma czegoś takiego, żeby to przynosiło miastu korzyść, wymierną korzyść w postaci dochodów. Między innymi tutaj ten projekt właśnie tramwaju wodnego, który chcę poprzeć, bo to ma przynosić dochody. Nie tylko ma przynosić dochody z samego wożenia ludzi tym tramwajem wodnym, ale ma przyciągnąć turystów do miasta. To jest kwestia programu, który będzie mógł wykorzystać wszystkie atrakcje turystyczne w Grudziądzu. To nie jest tylko kwestia przewożenia ludzi, że się bierze za bilet tam 8 zł czy 5 zł. To jest kwestia tego, żeby wycieczki, które do nas przyjeżdżają w bardzo małej ilości, nagle zaczęły być liczniejsze. Konkretnie coś, propozycje. Jakie propozycje? Uważam, że zainwestowanie w drogi rowerowe w Grudziądzu przyniosłoby o wiele większe efekty, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów transportowych w mieście, niż budowa na przykład jakichś nowych tutaj modernizacja ulic. Bo tak jak tu wspomnieli moi przedmówcy, spowodujmy, żeby te samochody nie wjeżdżały na teren Starego Miasta.
To jest błąd, że te samochody się tam wpychają, parkują wszędzie, gdzie się da, wjeżdżają na trawniki. Można zrobić tak, jak tu pan zaproponował, parkingi przed. Obojętnie jakie by to były, wiem, że lokalizacja może na Błoniach jest troszeczkę nieszczęśliwa, ale są inne miejsca i można by o tym rozmawiać. Natomiast wracając do sprawy dróg rowerowych, w ogóle nie mówi się o tym transporcie alternatywnym w mieście. A to jest bardzo poważna sprawa, przecież w tej chwili ludzie, którzy dojeżdżają do pracy na rowerach, strasznie narzekają. Narzekają na to, jak te drogi zostały zrobione, że są krawężniki, że nie można przejechać, że trzeba zsiadać z tego roweru, bo jest koniec drogi rowerowej, początek drogi rowerowej. Na krótkim ucinku na ulicy Fosza to jest tych znaków z 10, gdzie rowerzysta musi wsiadać i zsiadać na ten rower. Wsiadać i wsiadać. No problem. Nie może jechać dalej, bo... Ja jeszcze raz apeluję o skracanie się, wie pan... Dobrze, więc ja skracam sprawę do wytycznych budowy dróg rowerowych i proszę, żebyście panowie poprosili nas na jakieś spotkanie konsultacyjne. My pokażemy te wszystkie błędy, które zostały tam popełnione, bo to ten dokument wygląda tak, jakby został stworzony nie wiadomo dla kogo. Dziękuję bardzo. W ramach programu też unijnego Erasmus dla wszystkich, to jest tak samo na 2014-2020, na budowę ścieżek biegowych, ścieżki zdrowia i oznakowanie tych ścieżek. Jest nas naprawdę tutaj wiele tych biegaczy. Samo stowarzyszenie na samą na Dzień Dobry, które się tworzyło cały miesiąc temu, ponad 100 członków ma, a samych biegaczy z Grudziądza jest o wiele, wiele więcej, także przydałoby się nam w tym mieście zainwestować naprawdę w sport amatorski, a nie tylko w sport zawodowy, piłka i żużel. Dziękuję. A co to jest ścieżka biegowa? Ścieżki takie biegowe były w latach 80. pamiętam w Rudniku, gdzie można było się przebiec, na troszku podciągnąć, były różne kładki. Tak, infrastrukturę przecież. Tak, tak. Ścieżek mamy cały las, tylko przy nich wybudowano. Ścieżki są, owszem, ale nie oznakowane. Czyli jest infrastrukturę czy ścieżka. Tak, dokładnie. Dziękuję. Prezydent Sikora zaprezentował, to spełnia moje oczekiwania. Budowa tramwaju, oprócz tego, że prawdopodobnie tramwaj na Węgrowo nie będzie mógł kursować, bo przy budowie trasy średnicowej zrobiono wiadukty, że już nie będzie kursować. Ale praktycznie tramwaj do Mniszka może powstać, bo plany już są przygotowane. Trasa na autostradę też jest tam przygotowana, trasa pod wiaduktem do tramwaju. Mam pytanie, co odnosi do dworca kolejowego. Czy nasze miasto zamierza przejąć ten dworzec, czy tylko PKP ma to zrobić? I czy była szansa, gdzie by ten dworzec miał powstać autobusowo, tramwajowo, kolejowy powstać? Tramwaj na Rabackiego to też dobry pomysł, bo to było miało być w tej perspektywie unijnej. Co do ZIT-ów, to też spełnia moje oczekiwania, bo wzorem z tego, co czytałem na temat Słupska, tam do ZIT-u mają właśnie dowodzić ludzi busy do stacji kolejowych i do transportu publicznego miejskiego i 60% obecno kursujących busów i autobusów mają być zlikwidowane. To dziękuję. Kilku lat przenieść zajezdnię autobusową z Mniszka z tyłu za PKS i połączyć ją i z Barińskiego, i z Rabackiego, tak jak centrum transportowe zrobić w tym miejscu. To tak docelowo. Do kolegów mam taki, spodziewałem się może tutaj Stowarzyszenia Rowerowego, jakieś propozycji związanej ze ścieżkami rowerowymi u naszych sąsiadów. W Dragaczu, w Grupie, może Lubień, może Kowalsk, może Nowe, bo to jest między innymi przedmiotem dyskusji w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych. Ścieżki rowerowe już nie tylko tu, ale gdzieś tam dalej. Jakbyście tutaj coś nam podpowiedzieli, to by było fajnie, bo na nich chyba raczej nie możemy liczyć, jako że nie mają tylu stowarzyszeń u siebie. Ja tylko rzucam hasło. Mamy problem w poruszaniu się po mieście. My będziemy rozwiązywać problemy w grupie. Ale mamy temat dzisiaj, 2014-2020. Chcemy iść do przodu. Szukamy już tego określonych też dotyczy, no wszystko dotyczy Grudziądza. ZIT jest jednym z X tematów, który był dzisiaj. Ale no ja mówię, gdzie mamy słaby punkt. Słabym punktem jest propozycja gdzieś tam, że można było wjechać poza miasto. To na marginesie. Ktoś z kolegów, tam był pan, który czekał na swoją drugą kolejkę, a jeszcze wcześniej panie, tak? Dobrze, pojedynczo, to bardzo proszę. Program jest bardzo europejski, z ogromnym rozmachem, bardzo nowoczesny i oczywiście
oczywiście godny poparcia, gdyby na wszystkie te projekty, które tutaj powstały, były wystarczające środki. Natomiast cała dyskusja z sali, nie wiem, czy panowie zwrócili uwagę, idzie w kierunku potrzeb bardzo małych, ale takich, które temu miastu codziennie dokuczają. Na przykład dymiące kominy. Jestem o tym przekonana, że gdyby powstał spójny program, który by wreszcie te wszystkie kamienice, które o godzinie pół do piątej zaczynają palić w piecu, to jest, jest to temat, który da się w Unii Europejskiej podpiąć pod straszną ilość programów. CO2, zmniejszenie węgla, wiemy co Unia z nami robi i jak nas próbuje ukarać za to, że nie jesteśmy gotowi zmniejszyć zużycia węgla w Polsce i tak dalej. Według mnie, nie mieszkam w Grudziądzu, ale jest to problem najważniejszy. Nie ma czym oddychać zimą. Na to znaleźć środki. Dalej, jestem absolutnie za poprawą jeszcze w dalszym ciągu jakości wody. Fantastyczny pomysł. Ale koniecznie za uratowaniem starówki jako wizytówki tego miasta. Minęło 8 lat i ona idzie nam w zupełnie przeciwną stronę. Tam jest straszna ilość miejsc pracy. Z każdego lokalu, który stoi w tej chwili niewynajęty, mogłaby się utrzymać jedna rodzina. Pomóżcie tym ludziom. Pomóżcie, spuśćcie jakieś podstawy. Nie wiem, trudno mi powiedzieć w tej chwili na szybko. Zmniejszcie podatki od uprawianej działalności, cokolwiek. To miejsce rewitalizować trzeba. Rewitalizacja oznacza czynnik ludzki. Nie renowacja fasad, rewitalizacja to czynnik ludzki. Dalej mam pytanie. Brakuje mi w tym całym projekcie, co się będzie robiło dla starzejącej się części społeczeństwa. Domy pogodnej starości na europejskim poziomie, domy paliatywne na europejskim poziomie mogłyby być przy szpitalu. Brakuje mi absolutnie masowej, dobrej rehabilitacji i rekreacji. Rekreacja jest prewencją przed chorobami. Każda aktywność ruchowa, te ścieżki rowerowe też się w to wpisują. Zabrakło mi, ale oczywiście nie wszystko się może znaleźć. I tu mam jeszcze jedno pytanie. Jedna sekunda. Zabrakło mi budownictwa mieszkaniowego dla młodych małżeństw, żeby nie chciały tego miasta opuszczać. I dziękuję za uwagę. Proponuję przez środki wojewódzkie i są takie, które są finansowane przez środki centralne. Nie mówiłem o żadnej odbudowie kamienic, nie mówiłem o likwidacji tych właśnie punktów, które emitują dwutlenek węgla. X spraw nie mówiłem, ale bardziej oczekiwałem od Państwa propozycji w tą stronę, a nie to, co ja do Państwa mówiłem. Proszę Państwa, powoli będziemy kończyli. Jeszcze ktoś się chce zgłosić, niech się zgłosi. Jest Pani, tak, Pani Nania. Potem jest Pan. Patrzcie, moi ludzie, gdzie ja pokazuję. Tam jest Pan. I drugie podejście, kolega, który mówił właśnie o PCK. Czyli są trzy osoby i na tym proponuję dzisiejsze nasze spotkanie zakończyć. Bardzo proszę o mikrofon dla Pani. Zawodowo jestem związana ze światą, ale najbardziej zawodowo jestem mamą. I powrócę tutaj do alternatywy środków komunikacji, jaką jest dla mnie ścieżki rowerowe. Myślę o ścieżki rowerowe północ, południe, wschód, zachód, Grudziądzu i to połączenie. Połączyłabym to z projektem edukacyjnym. Od przedszkoli, podstawówki i możemy dalej pójść, bo wszystkie grupy wiekowe korzystają z tego. Jeżeli ścieżki będą bezpieczne, umożliwią one rozwój, edukację. Mnie na tym bardzo zależy. Ja jeżdżę tymi ścieżkami, może nie w ubiegłym roku, od miesiąca marca aż do grudnia. Czyli projekt komunikacyjny, dróg rowerowy połączony z projektem edukacyjnym. Dziękuję bardzo. Proszę. Jestem Kamil Hejka. Chciałem zgłosić taki projekt. Zapomnieć o rządze, którą jest elektryfikacja linii kolejowej pomiędzy Grudziądzem a Toruniem, ponieważ profil tej linii nie pozwoli nigdy na zwiększenie prędkości na tej trasie. Natomiast należy zwrócić uwagę na możliwość elektryfikacji linii 208 między Laskowicami a Grudziądzem. Z
dwóch punktów widzenia. Pierwszy, punktu widzenia towarowego. Transport towarów obecnie odbywa się do Grudziądza poprzez za pomocą lokomotywy elektrycznej, która dojeżdża do Laskowic Pomorskich, a następnie jest wymagana, nie wiem, czy ludzie sobie zdają z tego sprawę, lokomotywa spalinowa, która musi dociągnąć te wagony do Grudziądza, co strasznie zwiększa koszt transportu towarowego kolejowego do wszystkich firm, do wielu firm, które z tego transportu korzystają w Grudziądzu, zwłaszcza dla firmy OPEC, co z pewnością wpływa na koszt ogrzewania miejskiego Grudziądza. Oni oczywiście jeszcze z punktu widzenia węzła modalnego, multimodalnego w Laskowicach Pomorskich nie będzie on potrzebny, jeśli będzie możliwość dostarczenia za pomocą jednej lokomotywy tych wszystkich kontenerów do Grudziądza bezpośrednio. Czy ja rozumiem, że pan jest za tym, żeby lobbować na rzecz powstania linii elektrycznej Laskowice, na przykład Działdowo, bo tu jest taka możliwość, tak? Bo zdaje się Grudziądz... Znaczy bardziej Jabłonowo. Bardziej Jabłonowo, rozumiem, od stacji do stacji przesiadkowej. A nie za tym, bo na to Toruń Grudziądz nie ma możliwości technicznych z tego co ja wiem. Jasne, dziękuję bardzo. Były projekty, do 90. lat miały być zelektryfikowane. Miało, ale jak przyszło do szczegółów, to się okazało to, co pan mówi, bo jak przyszło do szczegółów. Połączenie, jest linia zelektryfikowana z Kaskowic do Bydgoszczy. Obecnie tam jest podnoszona prędkość nawet do 160 km na godzinę. I w momencie, elektryfikując trasę pomiędzy Grudziądzem a Laskowicami, możemy pozwolić na dojazd do Bydgoszczy nowoczesnym pociągiem elektrycznym nawet w czasie 60-55 minut. I nie wiem, czy zdają sobie państwo z tego sprawę. To jest naprawdę wielka szansa dla miasta i jego mieszkańców. Dziękuję bardzo. Ponieważ rozmawialiśmy tutaj, pan prezydent Sikora mówił o szkolnictwie wyższym i tak dalej, ale to i tak nie przyjmie się w Grudziądzu, jeżeli nie będzie całej otoczki tego, czyli w ogóle działań promłodzieżowych, takich, które podejmuje Toruń, które podejmuje Bydgoszcz, które podejmuje Wrocław, które podejmują wszystkie wielkie miasta, które słyną z tego szkolnictwa wyższego. W Grudziądzu de facto nie ma szans, żeby ściągnąć młodzież, ponieważ jest to miasto nieatrakcyjne w tej chwili dla młodzieży. Mówię tu na przykład z lotu młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, że mam takie dane, kiedy ten zlot od 2 lat jest praktykowany w całej Polsce i kiedy Grudziądz wystosował swoją propozycję, został zaklasyfikowany na 2016 rok, kiedy tutaj zjedzie około 2000 młodych ludzi, oczywiście dla których będziemy musieli przygotować w jakiś sposób teren, gdzie będą mogli spać przez tydzień i uczestniczyć w tym zlocie, ale nie mamy dla nich oferty, w której byśmy mogli im zaproponować, żeby to było miasto atrakcyjne, do którego będą chcieli wrócić. I nie mamy oferty dla naszej grudziąckiej młodzieży, która chciałaby działać. Mówię to z konsultacji z młodzieżą czerwonokrzyską, bo czerwonokrzyską, której w Grudziądzu jest około 3000. Dla nas młodych ludzi nie ma nic, w czym byśmy mogli uczestniczyć de facto. My jako PCK, powiem tak kolokwialnie, zmuszamy młodzież do uczestnictwa w życiu publicznym, bo jest to jedno też z naszych działań statutowych, przez co młodzi ludzie zaczęli uczestniczyć w radach miejskich, w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Młodzieżowa Rada Miejska, która jest czystą fikcją i abstrakcją, która de facto jest jedną z większych porażek w tej chwili, ponieważ młodzi ludzie nie widzą, nie mają siły przebicia i ten problem pojawiał się we wszystkich większych miastach. I może warto by było tą młodzież wreszcie dopuścić do głosu i zorganizować takie spotkanie nawet w kontekście tej perspektywy, gdzie wytłumaczymy przede wszystkim młodym ludziom takie założenia, co możemy zrobić i wysłuchać ich propozycji, ponieważ tych propozycji, które młodzi ludzie mi przekazali dzisiaj, kiedy rzuciłem hasło na Facebooku, było X. Nie powiem, czy to było 100, 200, 300, ale na pewno około tego, ponieważ każdy młody człowiek chciał się ustosunkować, chciał coś wnieść. Budowa centrum na przykład konferencyjnego w Grudziądzu, które mogłoby pomieścić takich młodych ludzi, którzy chcieliby zorganizować jakiś event fajny, o którym też pan prezydent Sikora dzisiaj mówił, co naprawdę napawało mnie wielkim optymizmem, bo wiadomo, hala widowiskowa sportowa na osiedlu lotnisku, no to nie zrobimy tam nic fajnego, nic konstruktywnego, bo jeżeli przyjdzie 3000 młodych ludzi, którzy będą chcieli wziąć udział nawet w takim zlocie pesykowskim, które moim zdaniem eventowo dla miasta, które nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu, a może osiągnąć bardzo duży zysk turystyczny, tylko odstraszy, ponieważ to będzie ścisk. Jedynym miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą się w tej chwili w Śląskę.
Pomyślmy też może o jakichś szkoleniach z samorządności, z tego, żeby młodzi ludzie wreszcie doszli do głosu w naszym mieście i wreszcie oni wysuwali swoje propozycje. Bo cały, moim zdaniem, cały system edukacji szkolnej pomija bardzo zagadnienie samorządu. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, czym jest gmina, w jaki sposób działa gmina, co oni mogą w tej gminie. Dla nich jest urząd miejski i oni. Urzędnik, który jest ich wrogiem i... Propozycję rozumiem tak. Mamy, przygotowujemy ofertę dla młodzieży. Młodzież, dzisiaj jest sporo młodzieży, ma bardzo fajnie zainteresowana, konkretne, szczegółowe, na wysokim poziomie wiedzy. Dzisiaj są jeszcze wolne miejsca, sporo młodzieży mogło przyjść. My zapraszamy również młodzież na tego typu spotkania. Działa w związku Rada, Młodzieżowa Rada Miejska. Do szkół idzie ze swoimi projektami. Mówi między innymi o samorządzie, więc ja tu mam nieco inne zdanie niż Pan na ten temat. Natomiast cały szereg projektów skierowanych do młodzieży powinno przez ten młodzież może przyjść do mnie w każdej chwili, wie Pan, bo tam już nie mogą przyjść, nie słuchać ich. Proszę bardzo, zapraszam. Ja rozumiem tak, pierwsze Pana wystąpienie, w którym Pan poruszył temat opieki nad osobami starszymi, jest niezwykle istotny temat, bo średnia wieku w naszym mieście już jest ponad 80 lat. Wydłuża się okres czasu, który powinien być zagospodarowany tym ludziom za pomoc, czy w takiej formie, czy w innej. Tej pomocy jest zawsze za mało. Będziemy tutaj w kontakcie, jeżeli chodzi o projekty, wie Pan, bo my dzisiaj mówimy o naszych, tych, co myśmy zgłosili do strategii, to, co my zgłaszamy, chcemy od Was pozyskać, co proponujecie, jakie projekty, a nie mówimy o tych, o których Pani tu wspomniała, że o emisjach dwutlenku węgla, kotłownie i kotłownie, one będą realizowane z innych programów, bo większa część kasy zostaje mimo wszystko w programach centralnych. Do województw idzie z tych 82 miliardów mniej. Takie są niestety działania, że program centralny. Szczegółowe będą, jak będą działania, te programy powstaną w kwietniu czy w lipcu, jeżeli będą wyznaczone szczegółowe, co kto może zgłaszać, tak będzie pisało. Mam nadzieję, że w tej opiece, nazwijmy to paliatywnej, długoterminowej, będą również te zadania związane z opieką indywidualnych stowarzyszeń, takich jak BCH, które naprawdę borykają się z dużymi problemami dzisiaj. To przyszliście, że wzięliście udział w dyskusji, że... Proszę tego nie zmarnować. Ja powiem tylko tak, oczywiście mógłbym podyskutować szczegółowo, czemu niektóre rzeczy nie wychodzą, a czemu wychodzą, a to jest z Państwem mamy taką wysoki segregator dokumentacji dyskusji, więc nie wszystkie propozycje ze względów technicznych dadzą się przeprowadzić, nie z naszych chęci, z możliwości, bo tutaj mówimy o szerokim ogóle spraw, a o szczegółach, o wszystkim decydują szczegóły. Bardzo dziękuję Państwu.